Keyzdrop.eu. Wejdź w pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę lub wpisz tutaj mój kod, dzięki któremu będziesz mógł otworzyć darmową skrzynkę. Każda otwarta skrzynka, nawet ta darmowa, bierze udział w loteriach, a im więcej skrzynek otworzycie, tym większe szanse macie. Co więcej, codziennie możesz odebrać swój bonus w postaci darmowych środków, nawet 25 zł dziennie i więcej. Wbijaj w link w opisie i otwieraj skrzynki. Polecam! Cóż, wszyscy wiemy, jak bardzo uciążliwy może być ping w naszej grze i jak bardzo przeszkadza to nam właśnie w naszej rozgrywce. Wszyscy wiemy również, że im niższy ping, tym lepiej się gra. Ale jak to naprawdę jest z tym pingiem naszym? Czy niższy ping daje nam aż taką przewagę? Cóż, zanim przejdziemy sobie jednak do tego pytania, warto jest wspomnieć, że ostatnio, czyli na dniach, została wprowadzona mała zmiana do CS-a. A raczej dodano coś, a mianowicie chodzi mi tutaj o polskie serwery. Tak, mamy swoje własne polskie serwery. Oficjalnie Valve nie potwierdziło tego, lecz myślę, że to jest kwestia tak naprawdę czasu. Oczywiście jak to nagrywam, to może akurat już wy to widzicie, że są jakby oficjalnie potwierdzone. Jeżeli chcemy zobaczyć, czy znajdujemy się na właśnie takim polskim serwerze, to możemy zrobić to w bardzo łatwy sposób. Jak wystarczy, że po prostu od razu po połączeniu do serwera wejdziemy w naszą konsolę i trochę przejdziemy tak naszym scrollem do góry. W takim wypadku widzimy wiele serwerów tutaj z różną ilością pingu. O, i tu jest nasza Warszawa z bardzo niskim pingiem. Chociaż z drugiej strony, żeby po prostu zobaczyć to, wystarczy wejść na jakiś serwer i po prostu przytrzymać tab. Także możemy się cieszyć, bo w końcu dostaliśmy nasze własne polskie serwery. A to oznacza, że nasz ping powinien spaść, zdecydowanie. W moim przypadku spadł on z około 70 ms-ów. No tak powiedzmy 20 milisekund. Raz jest oczywiście więcej, ale raz mniej. No ale wiecie, to różnie. Lecz co to naprawdę nam daje? Cóż, wpierw należy wiedzieć, że ping jest to nic innego jak opóźnienie, które natomiast wpływa na to, co widzimy na naszym ekranie. Czyli przypuśćmy, że jeżeli mamy więcej pingu, to czas wysyłania i odbioru danych jest de facto dłuższy. I przez to czasem mamy takie niby wrażenie, że już jesteśmy za ścianą, ale jednak dostajemy nie wiadomo jak i dlaczego. No ale na to wpływa też również T-Crate. CSGO takiej grywalność wynosi, wydaje mi się, około 80-90 milisekund opóźnienia, czyli około 80-90 pingu. Lecz pewno są i tacy, którzy po prostu nauczyli się grać już na kosmicznym opóźnieniu. Za to po prostu bardzo szanuję. Przypuśćmy sobie zatem, że postawiliśmy sobie serwer i chcemy zagrać na przykład z kolegą 1v1. My będziemy posiadać około 2-3 pingu, powiedzmy sobie, natomiast nasz kolega będzie posiadał już 20 pingu. W takim wypadku, jeżeli obaj strzelimy do siebie w tym samym czasie, to ja zabiję jako pierwszy. Dzieje się tak po prostu, że nasz ping jest zdecydowanie mniejszy, co oznacza, że będziemy wysyłać, jak i odbierać dane z serwera w czasie 2 milisekund, a nasz kubel w czasie 20 milisekund. Każdy chyba wie, że liczba 2 jest mniejsza od liczby 20, więc myślę, że to chyba proste. Lecz grając meczowy Kinga może zdarzyć się również sytuacja, że dwóch graczy będzie miało taki sam ping. Co w takim wypadku? Cóż, nie wiem do końca jak to działa, ale wychodzi na to, że jedna ze stron zawsze ma przewagę na tą drugą. Nie licząc oczywiście pierwszej rundy, gdzie tak naprawdę wszystko może się zdarzyć. Typowe CSGO. Natomiast jeżeli podczas gry masz duży ping, to po prostu możesz zresetować router, podpiąć bezpośrednio kabel z internetem do swojego komputera, wyłączyć niepotrzebne aplikacje w tle typu Skype czy przeglądarkę, albo poprosić brata, siostrę, mamę, tatę czy kogo tam jeszcze macie, o to by przestał korzystać z Wi-Fi, bo to nie patrząc może bardzo obciążyć wasze łącze. Albo najprościej jest po prostu sprawić sobie lepszy internet. Przechodząc do konkluzji, do gry zostały wprowadzone polskie serwery, co znacznie powinno obniżyć nasz ping i de facto sprawić, że gra stanie się przyjemniejsza. Jednak póki co nie możemy znaleźć takowych serwów podczas matchmakinga, prawdopodobnie z racji na to, że Valve dopiero je testuje. Jeżeli natomiast chodzi o ping, który wpływa na nas podczas gry, to osoby hostujące serwer lub po prostu osoby z niższym pingiem zawsze będą miały przewagę nad tą osobą z większym opóźnieniem. Nawet jeżeli będzie to opóźnienie rzędu kilku milisekund. Jeżeli natomiast obie strony mają taki sam ping, to jest to całkiem randomowa sprawa, do czasu, gdy pierwsza runda się zakończy. No dziś to by było na tyle. Taki krótki materiał, ale musicie mi wybaczyć ze względu na to, że nie czuję się za dobrze ostatnimi czasy i po prostu nie mam sił, by siedzieć te kilka godzin przed komputerem nagrywając i montując filmy. Jednak jeżeli chcecie zobaczyć jakiś ciekawy odcinek, to śmiało podsyłajcie jakieś ciekawe tematy na odcinek właśnie w komentarzach. A nuż, coś wybiorę. Pozdrowienia dla Pawła Stacha, Shinoshiego, Kamuro, Kubiksa, Kisia 2002. Ja jestem Maciasty, życzę ci miłego dnia. I mam nadzieję, że zajrzysz tu niebawem. Cześć! I just wanna feel like this forever. I love it when my feet don't touch the ground.
touch the ground. Don't wanna let these colors fade. Kaleidoscopes inside my head.